bezpieczne, czyli tam, gdzie nam nic nie zagraża i dla osoby, która jest już pod tlenkiem węgla, i dla osoby, która chciałaby uratować osobę. Wzywamy oczywiście natychmiastowo pogotowie ratunkowe, bo bezwzględne leczenie polega właśnie na tym, żeby jak najszybciej natychmiastowo do pogotowia ratunkowego dostarczyć osobę poszkodowaną. Wzywamy straż pożarną, która przyjedzie i sprawdzi, czy dalej występuje niebezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. I do momentu przyjazdu karetki pogotowia mamy kilka minut i przez te kilka minut możemy tutaj tej osobie pomóc. W jaki sposób? Sprawdzamy przytomność, oddech, tętno. Przytomność sprawdzamy przez potrząsanie. Halo, czy pan mnie słyszy? Sprawdzamy, czy jest reakcja na głos. Jeżeli nie ma reakcji na głos, sprawdzamy bodziec bólowy przez uszczypnięcie mocno ucha. Jeżeli nie ma reakcji na głos i na twarzy nie zaobserwowałem tutaj żadnego grymasu przez bodziec bólowy, obserwuję ruchy klatki piersiowej. Czy klatka piersiowa nam się porusza? Następnie obserwuję kolor skóry. Czy jest siny, co wskazywałoby na nieodżywienie organizmu, czy jest kolor różowy. Zakładam, że ta osoba jest nieprzytomna, bo nie zareagowała na głos, natomiast kolor skóry jest naturalny. Widać ruch klatki piersiowej tej osoby, czyli ta osoba jest po prostu nieprzytomna, ale ma oddech i zachowane tętno, co wskazuje na to tej czynności fizjologiczne tej osoby. Do momentu przyjazdu pogotowia układam tę osobę w pozycji tak zwanej bezpiecznej, czyli rączka do góry. W ten sposób. O. W taki sposób. Ta pozycja udrażnia drogi oddechowe i wspomaga właśnie proces oddychania u takiej osoby. Kiedy zaobserwujemy jednak, że u osoby zanikło oddychanie oraz krążenie, to należałoby wstrząść resuscytację. 30 uciśnięć klatki piersiowej w tym wypadku, gdzie odchodzimy właśnie od wtłoczenia powietrza ze względu na właśnie nasze bezpieczeństwo. Robimy to ciągle, aż do przyjazdu pogotowia bądź powrotu czynności życiowych osoby poszkodowanej.